Do przyrządów żyroskopowych należą sztuczny horyzont, żyrobusola i koordynator zakrętu. Należą do przyrządów żyroskopowych, ponieważ każdy z nich wykorzystuje zasadę działania żyroskopu. Mogą być one napędzane powietrzem lub elektrycznie. Przyrządy te dostarczają pilotowi informacji, takich jak pochylenie, przechylenie, odchylenie oraz kurs. Zanim omówimy każdy przyrząd, omówmy najpierw żyroskop lub w skrócie żyro oraz jego zasadę działania. W uproszczeniu, żyroskop to każdy obciążony dysk obrotowy, który jest w stanie utrzymać swoją pozycję i orientację. Działanie żyroskopu opiera się na dwóch zasadach: zachowania stałego położenia w przestrzeni oraz precesji. Zachowanie stałego położenia żyroskopu to jego zdolność do utrzymania stałego położenia płaszczyzny obrotu. Gdy umieścimy Żyro w układzie gimbala, ma on zdolność do obrotu w dowolnym kierunku, ale gdy pierścienie gimbala się obracają, płaszczyzna obrotu zachowuje położenie. Drugą cechą żyroskopu jest precesja. Precesja jest zjawiskiem skręcania płaszczyzny obrotu pod wpływem siły zewnętrznej, np. niewielkiej siły wpływającej na Żyro, gdy samolot zmienia kurs. Jednakże zamiast reakcji bezpośredniej na siłę. Reakcja występuje z wyprzedzeniem 90 stopni, patrząc na kierunek obrotu. To oznacza, że czasami przyrządy żyroskopowe mogą mieć niepożądane błędy, takie jak błąd dryfu lub niewielkie niedokładności. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie przyrządy żyroskopowe wyposażone są w automatyczne lub ręczne metody kasowania tych błędów. Do pracy przyrządu żyroskopowego potrzebne jest Żyro obracające się z dużą prędkością. Jak wcześniej wspomnieliśmy, może być on napędzany powietrzem lub elektrycznie. Dla względów bezpieczeństwa różne przyrządy mają różne zasilanie. Gdy jedno ulegnie awarii, inne wciąż pracuje. Sztuczny horyzont i żyrobusola są zwykle napędzane powietrzem, a koordynator zakrętu elektrycznie. Obrót żyroskopu przez powietrze dokonuje się nie poprzez dmuchanie, lecz przez zasysanie powietrza wokół niego. Pompa próżniowa połączona i napędzana silnikiem zasysa filtrowane powietrze z kabiny przez przyrządy, napędzając żyroskopy, a potem wyprowadza je do silnika. Przyjrzyjmy się teraz przyrządom, które używają żyroskopu. Sztuczny horyzont jest przyrządem pokazującym położenie samolotu względem ziemi. Uwzględnia pochylenie oraz przechylenie poprzez przedstawienie sylwetki samolotu na tle sztucznego horyzontu. Przyrząd ten pokazuje położenie samolotu w stosunku do prawdziwego horyzontu. Jest to szczególnie przydatne, gdy horyzont jest niewidoczny przez chmury, małą widzialność lub podczas lotu w nocy. Na zewnętrznej ramce umiejscowiona jest skala przechylenia, wskazująca 10, 20, 30, 60 i 90 stopni przechylenia. Skala pochylenia umiejscowiona jest zarówno powyżej, jak i poniżej horyzontu, co 5 lub 10 stopni. U góry znajduje się mały trójkąt wskazujący bieżące przechylenie, a centralny punkt sylwetki samolotu wskazuje bieżące pochylenie. Żyroskop w tym przyrządzie obraca się wokół osi pionowej, co oznacza, że żyro obraca się poziomo zgodnie z linią horyzontu. Dwa pierścienie utrzymujące żyro umożliwiają mu swobodny ruch i poziome położenie podczas manewrów samolotu. Układ ten, połączony z elementami zobrazowania, daje informację o położeniu samolotu. Pamiętaj, że jeśli samolot jest w zbyt dużym pochyleniu lub przechyleniu, lub jeśli pompa próżniowa nie zapewnia wystarczającego podciśnienia, aby napędzać Żyro, przyrząd ten może wskazywać niedokładnie. Żyrobusola mierzy ruch samolotu i wskazuje kurs w 360-stopniowej skali z podziałką co 5 stopni. Oznaczenia kursu umieszczone są co 30 stopni bez zera, czyli oznaczenie 6 odpowiada kursowi 60 stopni, a 21 odpowiada kursowi 210 stopni. Żyrobusola nie ma żadnej metody określania kursu, więc na początku każdego lotu, po uruchomieniu silnika, pilot musi uzgodnić przyrząd z busolą magnetyczną. Aby to zrobić, trzeba wcisnąć pokrętło po lewej na dole przyrządu. To rozłącza żyroskop od róży kursów i łączy z nią pokrętło. Gdy już uzgodnisz żyrobusolę, puść pokrętło, a róża kursów ponownie zostanie połączona z żyroskopem. W przeciwieństwie do sztucznego horyzontu, żyrobusola ma jedną oś poziomą, która jest użyta do zapewniania wskazań. Gdy samolot skręca, żyro i połączony z nim napęd główny pozostaje w stałej pozycji. To powoduje, że napęd róży kursów obraca się, a tym samym również róża kursów obraca się, wskazując kurs. Pamiętaj, że z powodu tarcia oraz precesji żyrobusola może mieć z czasem błąd dryfu od prawidłowego kursu. Z tego powodu pilot powinien kontrolować poprawność działania przyrządu, porównując z busolą magnetyczną i uzgadniać ponownie, jeśli to potrzebne. Najlepiej kontrolować to co 15 minut. Pamiętaj, że jeśli pompa próżniowa nie zapewnia odpowiedniego podciśnienia na biegu jałowym silnika, błąd dryfu może być zwiększony. Koordynator zakrętu to przyrząd używany podczas zakrętów. Daje nam informację na temat prędkości kątowej zakrętu oraz poprawności jego wykonania. Może być również wykorzystany awaryjnie jako wskaźnik przechylenia na wypadek awarii sztucznego horyzontu. Zobrazowanie składa się z sylwetki samolotu, która wskazuje prędkość kątową zakrętu, w którym znajduje się samolot. Dwie poziome kreski wskazują skrzydła poziomo, a dwie kolejne, tak zwany zakręt standardowy. Zakręt standardowy to taki, który pozwala zrobić obrót o 360 stopni w dwie minuty. Taki zakręt wymagany jest od pilotów, gdy latają według przyrządów, czyli bez odniesienia do obiektów zewnętrznych. Pod sylwetką samolotu znajduje się chyłomierz, który składa się z kulki wewnątrz rurki z cieczą. Kulka może się swobodnie poruszać w lewo i prawo, reagując na działanie sił aerodynamicznych. Idealnie kulka zawsze powinna być w środku, co oznacza, że samolot jest w locie skoordynowanym. Jeśli siła aerodynamiczna jest odchylona, kulka przemieszcza się w lewo lub w prawo. Dzieje się tak, gdy za bardzo lub zbyt mało wychylimy ster kierunku przy danym przechyleniu. Te dwa przypadki znane są jako ześlizg i wyślizg. W ześlizgu mamy za małą prędkość kątową dla bieżącego przechylenia. Pilot powinien bardziej wychylić ster kierunku lub zmniejszyć przechylenie. W wyślizgu mamy zbyt dużą prędkość kątową dla bieżącego przechylenia. Pilot powinien zwiększyć przechylenie lub zmniejszyć wychylenie steru kierunku. Najłatwiej zapamiętać zasadę, że trzeba kopnąć kulkę. Gdy kulka nie jest w środku, kopnij ją, wciskając pedał sterownicy nożnej z której strony jest wychylona. Kulka z lewej oznacza, że musisz wcisnąć lewy pedał, a kulka z prawej oznacza, że musisz wcisnąć prawy pedał. Zakrętomierz jest zwykle zasilany elektrycznie. Żyroskop Obraca się dzięki silniczkowi umieszczonemu w środku. Żyroskop umieszczony jest w układzie, który pozwala mu zachować pozycję w czasie zakrętu i połączony jest mechanicznie z sylwetką samolotu. Dodatkowo mechanizm wyposażony jest w sprężynę, która pomaga powrócić do pozycji neutralnej. Z tego powodu pilot nie może stwierdzić awarii przyrządu. Więc jeśli wystąpi problem z zasilaniem elektrycznym w obrębie przyrządu, pojawia się czerwona flaga Warto dodać, że układ gimbala nie utrzymuje żyro w poziomie, lecz pod kątem 30 stopni. Właśnie to pozwala mu, poza pokazywaniem kierunku zakrętu, mierzyć również jego prędkość kątową.